Hej, witam was bardzo serdecznie z tej strony Dębos i dzisiaj zagramy w Utopia City. Wygrzebałem tą grę z czarnych odmentów mojej półki i postanowiłem nagrać. Grałem ją kiedyś, naprawdę bardzo dawno i powiem wam szczerze, że wtedy, kiedy to grałem, w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. Mimo że gra jest po polsku, naprawdę nie wiedziałem, o co chodzi. Nie mogłem przejść żadnej misji, ale teraz zainstalowałem ją, pograłem trochę przed jeszcze nagrywaniem, jeszcze może jedną misję i już wiem, o co chodzi. Ale dobra, mniejsza z tym. Rozpocznijmy nową grę. 21 wiek. Wszystko szło nieźle, dopóki eksperyment nie wymknął się z rąk. Przez ostatnie 3 lata populacja na Ziemi zmniejszyła się drastycznie. Powodem nie były wojny, ani epidemie, ani kataklizmy. Wszystko było zdecydowanie prostsze. Władca umysłu. Był to zwyczajny eksperyment i nikt nie był w stanie przewidzieć jego rezultatów. Śniliśmy o raju, nieskończonych możliwościach i przenoszeniu ludzkich umysłów do wirtualnego środowiska. Eksperyment okazał się wielkim sukcesem i to był początek końca. Wymieramy. Władca umysłu rozszerzył swój wpływ poza laboratoria i sieci komputerowe. W tej chwili kontroluje cały świat. Ma swoje banki i kanały telewizyjne. Wystarczy jeden telefon, aby przyłączyć się do globalnego szczęścia. Upadek świata fizycznego zmusił rząd do stworzenia wydziału do spraw antyutopijnych. Powstały wyłącznie po to, by wysyłać drużyny najlepszych agentów, zwanych usuwaczami, do utopii. Jest to jedyna możliwość, aby przywrócić człowieka z utopii i uchronić go od wirtualnej śmierci. Celem misji agentów było rozłączanie ofiar z siecią i zniszczenie władcy umysłu. Niestety, wszyscy agenci zniknęli w utopii i nie oczekuje się już ich powrotu. Nawet ci, którzy byli najsolidniejsi w wykonywaniu obowiązków, pozbawieni ochrony, zarzucili wykonanie misji zniszczenia władcy umysłu. Pamiętaj, jesteś naszą ostatnią szansą na przetrwanie.
Jesteś gotowy na takie wyzwanie? Jestem gotowy, bo to gram w tą grę. Przecież. Witaj, nazywam się Daisy. Cześć, pracuję Daisy. Dla Wydziału do Spraw Antyutopijnych. Za pomocą wiadomości głosowych i tekstowych poprowadzę cię przez utopię. Rozejrzyj się wokół, a zobaczysz zielony, latający obiekt. Będzie on transmitował wiadomości głosowe do ciebie, a także wysyłał informacje na twój pager. Gdy otrzymasz nową wiadomość, na górze ekranu pojawi się powiadomienie. Wciśnij P, aby przeczytać informacje. Teraz zademonstruję ci podstawowe elementy sterowania. Wyceluj w kierunku laptopa i wciśnij odpowiedni klawisz, aby go użyć. Zapamiętaj tajny kod. Tak, ty mi tu mówisz, że mam wcisnąć P, ale ja wiem, że mogę wcisnąć Tab. I tak mi będzie zdecydowanie wygodniej. Gratulacje, otrzymałeś pierwszą wiadomość ode mnie. Mamy po co świętować. Jeśli chcesz kontynuować samouczek, wyceluj w laptopa i wciśnij użyj domyślnie E. Aby pominąć samouczek, opuść ekran pagera, wciskając P lub Escape, a następnie wciśnij Escape. Escape. O kurde, ale trudny kod. Tajny kod to 1, 2, 3, 4. Jeśli go zapomnisz, odnajdź go w historii wiadomości. 1, 2, 3, 4? Rzeczywiście, bardzo można... Ej, to ja! Wow. Wow. No dobra. A jakoś wyglądam. Twoje następne zadanie będzie nieco trudniejsze. Musisz przesunąć krzesło stojące obok sejfu. Przytrzymaj przycisk użyj i spróbuj przesunąć krzesło. Cholernie trudne, nie dam rady. Co mam? Użyć, tak? Użyć, sobie użyję. No chyba nie o to ci chodziło, co? Przesunąć. A, chodź tu. Kurde, jakie trudne zadanie. Masz te krzesło. Pomij samouczek. Masz krzesło. Oto twój dysk informacji personalnych. Gdy zdobędziesz czyjś dysk informacyjny, osoba ta zostaje uwolniona i wraca do realnego świata. Dodatkowo każdy nowy dysk podnosi twoją energię i prędkość regeneracji wyposażenia. W lewym górnym rogu znajdują się dwa wskaźniki. Ten położony wyżej prezentuje poziom energii, a niższy wskazuje, jak daleko masz do kolejnego bonusa i oznacza przy okazji ilość uwolnionych obywateli utopii. Wciśnij przycisk G, a zobaczysz ekran zarząd klika... Dobra. Tutaj mamy takie statystyki. Tak, za wcześnie kliknąłem i nie mogła tutaj... To możemy robić... Właśnie automatycznie, albo nie automatycznie, tutaj jak ogólnie chcemy. I ja chyba będę chciał... Kurde, nie wiem szczerze. Artefaktów na razie nie, dobra, na razie to zostawię. Gdy tylko otrzymasz dysk z informacją, dostaniesz bulldoga. Wciśnij 1, aby go wziąć. W prawym dolnym rogu pojawi się wskaźnik ilości amunicji. Strzel do lampy oznaczonej czerwonymi strzałkami, a później przejść butelek na stole. Idź dalej. To o te butelki chodzi? A to jest tylko 5. Serio, to jest szklanka. Wciskając użyj na telefonie, zadzwonisz do portiera. Schowaj broń wciskając H lub środkowy klawisz myszy. Zwróć uwagę na kolory, jakie pokazuje skaner. Obrazuje to, jak utopia oddziałuje na ciebie. W tej chwili jest zielony, co oznacza, że jesteś bezpieczny. Jeśli wyjmiesz broń, stanie się żółty, co znaczy, że utopia cię podejrzewa. A jeśli ktoś zauważy cię z bronią, skaner stanie się czerwony. I po 5 sekundach utopia cię zaatakuje. Wyjmij broń i patrz na skaner. Uwolniłem.
Podniosłeś dysk informacyjny, dzięki temu przywróciłeś do realnego świata pierwszą osobę z utopii. Dyski zawierają kody energii niezbędne do naładowania twojego ekwipunku. Fajnie. Już mnie utopia nie goni. Co to jest? Winda będzie dla ciebie dostępna po pierwszej wizycie w pokoju teleportacyjnym, w związku z tym zawsze będziesz mógł być swoją. Dobra robota. Idź do pokoju teleportacyjnego i zaczynajmy. W każdej strefie, do której możesz dostać się przez teleport, powinieneś znaleźć artefakt. Musisz zebrać wszystkie, bo tylko wtedy dotrzesz do Władcy Umysłu i wypełnisz cel swojej misji. Możesz przenosić... No dobra, czyli co tu mamy? Hotel. Możesz kontrolować pozycję mostu, użyj na bramie prowadzącej do lokacji, do której chcesz się przenieść, to pozwala ci zmieniać układ misji. Koniecznych do wypełnienia, aby przejść dalej. No i ja będę tutaj robił tak, jak proponuje mi gra. Czyli pierwszy będzie hotel. Co tu mamy? Policję, klub, lunch, bank i kasyno. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć poziomów, tak? No dobra, idziemy do hotelu. Ale to, co będzie działo się w hotelu, dowiemy się w następnym odcinku. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia, cześć!